Zrobimy sobie teraz kilka przykładów upraszczania wyrażeń z pierwiastkami zawierających jakieś zmienne. Powiedzmy, że mam takie wyrażenie. 2 razy pierwiastek z 7x razy 3 razy pierwiastek z 14x kwadrat. No i zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj to wyrażenie uprościć. To znaczy wyciągnąć jak najwięcej pełnych kwadratów spod pierwiastka na zewnątrz. No tutaj oczywiście trzeba zrobić założenie, że x jest większe równe 0, bo inaczej ten pierwiastek nie miałby sensu. No i teraz możemy to próbować uprościć. No tutaj zaczniemy od tego, że zmienimy kolejność. Najpierw napiszemy 2 razy 3 i teraz pomnożymy przez siebie te dwa pierwiastki. No ale od razu zapiszę to jako jeden pierwiastek, no bo iloczyn dwóch wyrażeń takich pierwiastkowych to jest pierwiastek z iloczynu tych wyrażeń pod pierwiastkiem. Czyli tutaj mogę napisać, że to jest 7x razy 14x kwadrat pod pierwiastkiem. Od razu mogę tak zapisać. 2 razy 3 to jest 6, a tutaj jeszcze zmierzamy do tego, żeby znaleźć tutaj jakieś kwadraty, pełne kwadraty i wyciągnąć przed pierwiastek. No to mam taki jeden pełny kwadrat, tu mam x kwadrat, a jeszcze popatrzmy na te współczynniki. Mógłbym teraz pomnożyć 7 razy 14 i to jest 98, ale to mi niczego nie uprości. Spróbujmy tę 14 rozłożyć na czynniki, czyli napiszemy sobie tak, że to jest 7 razy 14 to jest 7 razy 2. No i jeszcze mamy razy x i razy x do kwadratu. Też tutaj zostawiam ten kwadrat, dlatego że zaraz będę chciał tutaj wyciągnąć coś przed pierwiastek. No i teraz właśnie widzimy. Tutaj mamy 7 razy 7. To jest 49, czyli to jest kwadrat siódemki. Tutaj mamy x kwadrat. Więc ja teraz to wyrażenie podzielę w ten sposób, że mamy 6 razy i napiszę teraz pierwiastek. I najpierw napiszę pierwiastek z tych czynników, które są kwadratami. 7 razy 7 to jest 49, mogę napisać 49, x kwadrat. I to jest pierwiastek z tych dwóch czynników, razy pierwiastek z tego, co zostało, 2 razy x zostało. No i właśnie zrobiłem to po to w ten sposób, żeby tutaj wyciągnąć teraz pierwiastek z tego. Pierwiastek z 49 to jest 7, czyli napiszę, że to jest 6 razy 7, i pierwiastek z x kwadrat to jest x. Czyli pierwiastek z 49x kwadrat to jest 7x. Tutaj mamy założenie, że x jest dodatnie, więc to jest na pewno dobrze, że x jest z plusem. No i jeszcze zostaje nam razy ten pierwiastek z 2x. No i ostatecznie, bo może wezmę jeszcze inny kolor teraz, 6 razy 7 możemy pomnożyć, to jest 42 razy x i razy pierwiastek z 2x. Czyli to już jest takie wyrażenie uproszczone, także raczej prościej się zapisać się tego nie da. Czyli tutaj wymnożyliśmy te wyrażenia pod pierwiastkiem i zidentyfikowaliśmy pełne kwadraty, z których dało się pierwiastek wyciągnąć. No a tutaj zostało nam tylko to, z czegoś nie da wyciągnąć pierwiastka, czyli 2x. Dobrze, zróbmy sobie kolejny przykład na nowym miejscu. Powiedzmy, że mamy takie wyrażenie. Teraz pierwiastek z 2a razy pierwiastek z 14a do trzeciej i to jeszcze pomnożone przez pierwiastek z 5a. No i tutaj znowu, żeby to miało sens, no to trzeba zrobić założenie, że a jest nieujemne. No i teraz jak można to uprościć? No znowu mamy iloczyn takich wyrażeń pierwiastkowych, więc możemy zapisać, że to jest po prostu pierwiastek z iloczynu wszystkich tych wyrażeń tutaj pod pierwiastkiem. No więc najpierw napiszę te czynniki liczbowe może. Te wszystkie czynniki liczbowe. Przy czym jeszcze, żeby od razu sobie uprościć, to tam, gdzie się da, rozłożę je na czynniki. Czyli mamy 2, potem mamy 14, a 14 to jest 2 razy 7. 2 razy 7 i jeszcze razy 5. Po to rozkładam czynniki, że teraz widzę już, że tutaj mam kwadrat dwójki. Będę mógł wyciągnąć pierwiastek z tego czynnika 2 razy 2. No i teraz zostają mi jeszcze te pozostałe tutaj, czyli potęgi a i tutaj mam a razy a do trzeciej razy a. No to razem tych zmiennych a jest pomnożonych przez siebie 5, czyli mam
a do piątej na końcu. No i z tego wszystkiego wyciągam pierwiastek. Dobrze, no to tak jak mówiłem, mogę teraz tutaj zauważyć, że to jest kwadrat wyrażenia, kwadrat liczby 2. No a tutaj mam jeszcze a do piątej. To tutaj też jakiś kwadrat mi się uda z tego wykroić i ja napiszę to w takim razie w ten sposób. Napiszę, że to się równa i tutaj mamy pierwiastek i tutaj od razu sobie napiszę 2 razy 2, czyli 2 razy 2, no to napiszę, że to jest 4. Potem będę miał pierwiastek i co mi tutaj zostaje? Zostaje mi jeszcze 7 razy 5. A tutaj napiszę sobie, że to jest a do potęgi czwartej razy a. A dlaczego tak? Ano dlatego, że z a do czwartej ja umiem wyciągnąć pierwiastek. Czyli napiszę, tutaj będę miał, może napiszę to innym kolorem, tutaj wyciągnę pierwiastek z tego i to będzie po prostu 2. Pierwiastek z 4 to jest 2. Potem zostanie mi pierwiastek z 7 razy 5 razy a do czwartej razy a. Może najpierw tutaj napiszę sobie to a do czwartej, pierwiastek z a do czwartej i razy pierwiastek z tego, co zostanie. A co mi zostanie tutaj? Zostanie mi to 7 razy 5 i jeszcze razy a. 7 razy 5 to jest 35 i jeszcze razy a. No i teraz mogę wyciągnąć pierwiastek z a do czwartej i to będzie 2. Pierwiastek z a do czwartej to jest po prostu a do potęgi drugiej. I jeszcze razy to, co mi tutaj zostanie, a zostanie mi pierwiastek z 35a. No i to jest ostateczny wynik. To jest moje wyrażenie uproszczone tak, jak się dało. Czyli wyciągnęliśmy spod pierwiastka tyle, ile się dało. Tutaj już z tego żadnych kwadratów się nie da wyodrębnić i wyciągnąć przed pierwiastek. No to zróbmy sobie jeszcze ostatni przykład. Ostatni przykład jest taki, że mamy wyrażenie, weźmy sobie teraz takie, które zawiera dwie zmienne. Mamy 72x do trzeciej razy z do trzeciej i pierwiastek z tego. No i tutaj na razie nie widzimy żadnego pełnego kwadratu, ale może coś nam się uda znaleźć. Najpierw zauważmy, że 72 to nie jest kwadrat żadnej liczby, ale jak podzielimy przez 2, no to 72 to jest 36 razy 2. A 36 to jest kwadrat 6, czyli tutaj w ten sposób możemy sobie wygenerować kwadrat, że to jest 36 razy 2. No a teraz tutaj x do trzeciej mogę zapisać w postaci, że to jest, czyli zamiast x do trzeciej ja napiszę, że to jest x do potęgi drugiej razy x. No i podobnie postąpię z tym z do trzeciej, napiszę, że to jest z do potęgi drugiej razy z. No i z tego oczywiście mamy pierwiastek. No i teraz wybiorę te czynniki, z których da się pierwiastek wyciągnąć, czyli te 3. Czyli będę miał 36x kwadrat z kwadrat i napiszę pierwiastek z tego. I razy pierwiastek z tego, co zostanie, a zostaje mi 2xz. Czyli tutaj będę miał 2 razy x razy z i pierwiastek z tego. Tu znowu zapisałem to jako iloczyn dwóch pierwiastków. No i tutaj mogę wyciągnąć pierwiastek. Tu oczywiście na początku trzeba było założyć, że zarówno x, jak i z są większe od zera, większe lub równe 0 i wtedy nie ma żadnych problemów. Tutaj wyciągnę pierwiastek z tych liczb i napiszę, że to jest 6 razy x razy z. No i razy to, co zostanie, a zostanie nam pod pierwiastkiem 2x razy z, czyli ostatecznie po uproszczeniu nasze wyrażenie przyjmuje taką postać. Po wyciągnięciu pełnych kwadratów, które tutaj dało się wyodrębnić z tego wyrażenia pod pierwiastkiem.